Wrocław Prus, ogród Saski, czyta Anna Rasiewicz-Czogała. Mylisz się, kochany przyjacielu, jeżeli sądzisz, że zawsze samotny. Stąpałem po żwirze, który w tej chwili tysiące nóg depcą. Patrz teraz na przykład, w jak pięknym znajduje się kółku rodzinnym. Ta szanowna, aczkolwiek przesadzista matrona w jedwabnej sukience z tak tkliwym zaufaniem, opierająca się na moim ramieniu, to pani X. Właścicielka nieco zadłużonych dóbr ziemskich. Ten wysmukły, co chwila rumieniający się anioł w aksamitnej garbalce, to panna Zofia, córka poprzedzającej, ma 18 lat, 6 tysięcy rubli postagu i wyobraź sobie, że w saskim ogrodzie wszyscy tylko na nią patrzeć i z niej wyśmiewać się będą. Ten rozkoszny 6-letni chłopaczek w niebieskiej sukience, przewiązanej pod ramionami lakierowanym paskiem, miły bobo w kaszkieciku z aksamitnym guzem i jedwabnym fontazikiem, to mały Franio, syn starszej, a brat młodszej mojej towarzyszki. Ten na koniec 20-letni płowo-włosy wyrostek, wiecznie przestraszony i wiecznie wszystkim ustępujący z drogi, to kuzyn opisanej familii. Był jakiś czas w szkołach, obecnie bawi przy cioci jako praktykant gospodarski i pełni obowiązki tymczasowego wielbiciela panny Zofii. Nosi aksamitną żokejkę, jasno-oliwkowe inexprimable, popielaty żakiet i ciemnozielone rękawiczki, które zdają się stanowić dla niego przedmiot najwyższej chluby, nie wyłączając jednak zakłopotania. Cała nasza grupa razem z Bibi, kieszonkową suczką, której głowa przypomina duży kłębek bawełny, otóż cała grupa ceremonialnym krokiem posuwa się ku saskiemu ogrodowi. Podróż nasza trwa około 3 kwadransów, ale ani chwilę nie tracimy dobrego humoru. W drodze parę razy kiwaliśmy na dorożkarzy, ale grubianie ci, zobaczywszy tak liczną rodzinę, umykali, co im sił starczyło. Brniemy więc dalej, bawiąc się rozmową o ogrodzie, który od kilku dni spędza sen z figlarnych oczek panny Zofii. Ach, Boże, Boże, wzdycha mama, wleczę się jak dziady na odpust. Ty pewnie żenujesz się iść z nami, panie Bolesławie, bo to my parafianki. O pani, wszakże i ja jestem parafianinem. To prawda, żeś ty wołyniak, poczciwy. Wy wszędzie tacy, serce złote, jak nie wymawiając u siebie, a w głowie i fiu, jak u naszego kochanego Władzia na ten przykład. Kochany Władziu wyszczerzył białe zęby w kierunku swoich zielonych rękawiczek, a po raz setny zarumieniona panna Zofia wtrąciła. Ciekam bardzo, jak też wygląda ten wasz sad saski, czy tam warszawski. Musi być okrągły, domyślił się 20-letni Władzio, przechodząc z prawej strony na lewą. Przeciwnie, kochany panie Władysławie, odparłem, jest czworoboczny, a jeśli pana interesują szczegóły topograficzne, to dodam, że ma od wschodu Saski Plac, a od zachodu targ za żelazną bramą. Od południa ulicę Królewską, a od północy całą gromadę domów. Słuchacz mój widocznie zrozumiał objaśnienie, ponieważ przeszedł z lewej strony na prawą. A wrotaż są jakie? Zapytała znowu panna Zofia tym rozkosznym głosikiem, któremu wybacza się nawet nonsensy. O, są pani, całe z żelaznych krat. O, zdziwiło się towarzystwo. Bram tych jest aż 6. A, o, był nowy wybuch zdziwienia. Jednak, ciągnąłem, wychodzi na plac Saski. Druga na kościół ewangelicki, trzeci na marszałkowską, czwarta na targ, piąta na ulicę Żabią, a szósta na niecałą. Mamo, mamo, zawołał nagle spotniały Franio, a przez płot czy będziemy przełazić? Franio, bądź grzeczny, zgromiła go siostra, niechże tam pan powie, tuż tam więcej jest. Uważa, łaskawa pani, są naprzód 4 kąty. I hi, hi. Jak ty zbytni, panie Bolesławie, ucieszyła się mama. 4 kąt bardzo interesujące, ponieważ w północno-wschodnim znajduje się szczelnica. Jezus Maria, zaoponowały damy. O, ty sobie szczelę z parę razy, wykrzyknął Władzio i poszedł w lewo. Szczelnica jednak nie funkcjonuje już od kilku tygodni. Coś się zepsuło, zauważył Władzio już z prawej strony. W kącie południowo-wschodnim jest cukiernia. Aj, na lody, mamo, na lody, sprzewała im panna. Zajdziem. W kącie południowo-zachodnim, jak zakład umysłowy, wody mineralne i mleczarnia. Chryste panie, zdziwiła się mama. W takim sadzie mleczarnia? A siadłegoż mleka dostanie? O, dostanie.
Zajdzie mrze i tam. W kącie północno-zachodnim jest plac dla dzieci. Możesz ty mój, wykrzyknęła matrona. A cóż one tam robią? Bawią się z nieńkami. Robaczki wy moje serdeczne. Ach, bodaj ciebie, panie Bolesławie, że ty wiesz tak wszystko. W czasie tych wydziwiań minęliśmy Saski Plac. Przeszliśmy ulicy, na której mało nas nie rozjechano i zbliżyliśmy się do głównego wejścia. Zauważyłem, że twarz panny Zofii robi się purpurowa i że w duszy jej tymczasowego adoratora powstają niejakie wątpliwości co do popielatego żakietu, ciemnozielonych rękawiczek i jasno-oliwkowych uzupełnień. Nie można, nie można, odezwał się w tej chwili dozorca do jakiegoś bardzo podszarżarnego jegomości. Ty co on... Jego nie wpuszcza, szepnęła mu do ucha strwożona matka. Bo jej źle ubrany, uspokoiłem ją. A nażre? Nie dokończyła frazesu, ponieważ z kolei zwrócono się i do nas. Państwo będą łaskawi wziąć pieska na sznurek. Bibi, na sznurek, Bibi? Wykrzyknęła panna Zofia. No, jeżeli on tak się nazywa, to Bibi. Cóż to będzie, panie Bolesławie, kiedy my nie mamy sznurka? To chyba ty, Władziu, musisz biedną Bibi odnieść do domu. A może by ją tak na szpagat? Spytał surowego dozorcy, oszołomiony Władzio, po raz pierwszy zapominając o kolorze swoich rękawiczek. Można, można. W odpowiedzi na to przyzwolenie płowowłosy nasz przyjaciel wykonał kilka ruchów w okolicach swojej żakiety, a za chwilę ładna Bibi, kaszcząc i opierając się, asystowała nam przywiązana do krótkiego szpagatu. Czas był wielki, bo już i ludzie poczęli się na nas oglądać. Woda, woda, leje, leje. Wrzeszczał uratowany Franio, patrząc na rzewnie płaczącą fontannę. Franiu, bądź grzeczny, upomniała go siostra. To pewno wytrysk, panie Bolesławie. Ach, jaki piękny. Milczałem, nie tyle myśląc o wodotrysku, o ile o szeroko otwartej gębie 20-letniego Władzia w aksamitnej żokejce. Ludzie znowu gapią się na nas, panna Zofia znowu się rumieni. Ja czuję pewne zakłopotanie. Szczęście mi wydziera się z rąk swego pogrążonego w kontemplacji przeciwnika. Łapaj, Władziu, woła mama. Trzymaj, Władziu, powtarza panna. Rozpoczyna się gonitwa, podczas której Bibi spod nogi jakiegoś dziecka wpada na ogon jakiejś damy. Zaplątuje się sznurem o pałasz wojskowego, a w końcu dostawszy kijem od podeszłego jegomościa, podkula ogon i z rezygnacją poddaje się ubezwłasnowolnieniu. Uważam, że spacerujące grupy poczynają serio zajmować się wypadkiem Bibi, garybaldką panny Zofii i żokiejką pana Władysława. Co wszystko razem wzięte nie dodaje mi bynajmniej od... Mamo, chodźmy dalej, prosi wysmukła Zosia. Idźmy, odpowiada mama, ale nie środkiem. Tu same elegantki spacerują i spaliłabym się ze wstydu, gdyby nas na nas tak dłużej patrzyli. Odchodzimy w aleję na prawo i znajdujemy wolną ławkę. Około szczelnicy jakaś dziewczynka bawi się toczeniem obręczy, druga skakaniem przez sznurek, trzecia podbijaniem ogromnej piłki, a kilku chłopców bieganiem i wrzaskaniem. Jeden z nich w ubiorze marynarskim zbliża się do nas i pyta z ukłonem. Proszę pana, która też godzina? 3:45. Ach! Jaki grzeczny chłopaczek, szepce mama. Marynarz zauważył Frania, chwileczkę popatrzali sobie obaj w oczy, wreszcie przybył, zwracając się z powtórnym ukłonem do mamy i rzekł. Pani będzie łaskawa temu małemu pozwolić bawić się z nami. Owszem, owszem, idź Franiu, baw się z tymi grzecznymi chłopczykami, odparła mama. Ach, jakież cudowne dzieci są w tej Warszawie. O kamgnieniu zmieszanego Frania otoczyła gromadka dzieci i rozpoczęło się śledztwo. Kawaler, umiesz się bawić? Co kawaler umiesz się bawić? To jakiś mazgaj. A skąd kawaler? My z mamą i z Zosią i z Władziem jesteśmy z K. Panowie, bawmy się generała, zaproponował marynarz. Wy będziecie żołnierzami, ja Ireneałem, a ten mały koniem. Dobrze, dobrze, hura. Za chwilę mały Franiu, trzymając sznurek w zębach, podcięty parę razy batem, całował pomiędzy drzewami. Generałowie i żołnierze zmieniali się co kilkanaście sekund, ale przybysz z K. Ciągle był koniem i w charakterze tym dopóty galopował, aż zmęczony i wyćwiczony pejczem upadł na ziemię, zanosząc się od płaczu. Towarzysze jego rozpierzchli się jak wróble. Ach, nic ponie te warszawskie dzieci, ach, urwisy! Woła, przestraszona mama, uspokajając, czepiąc i ocierając Frania. Wreszcie, kiedy przeszło i to zmartwienie, ruszyli poprzez alei głównej ku mleczarni. Chryste, panie, jakie ogony te damy noszą! Jaki tu kurz! Tak odsapnąć nie można, zupełnie jakby kto stado owiec przepędził, lamentowała jej mość. Panie Bolesławie, pytał uroczo Zosia, co znaczą te beczki? To do polewania ulic. Ach, prawda,
Taż tu wyraźnie błoto waleja, kurzi błoto od misa. U nas na okolniku porządniej. A gdzie tu warzywa sadzą, przerywa pani, tu nie sadzą warzyw. Nie sadzą, a drzewa fruktowe są i tych nie ma. Nie ma? A więc czegoż wy ten sad trzymacie? Ot, to jest dla świeżego powietrza. Pięknie mi świeże powietrze, jak pragnę szczęścia. Wy tu zmarniejecie z takim świeżym powietrzem. Ach, jaki szwetor, cóż to znaczy? O, to nic, proszę pani. Idziemy w tej chwili aleją przytykającą do ulicy Królewskiej, na której rynsztoki trochę pachną. Aho, otóż i mleczarnia. Towarzystwo moje z uwagą patrzy na delektujących się krowimi produktami warszawiaków. Wołam pannę. Co państwo każą? Chładyszkę z siadłego mleka i sitnego chleba, odpowiada jej mość. Panna wyczyszcza oczy. Mamo, szepcze Zosia, jakoś to mleko nieładne. U nas szczelać takiego by nie jadła. Dajmy spokój. Fiu, gwiżdże Władzio. Albo to mleko siadłe, to maślanka. U nas w K siadłe mleko krajać by można. Panna ulatnia się, poznawszy o co chodzi. Uważam, że pierwotny zachwyt szanownej mamy naszej na widok ogrodu zmniejszył się o 30%. Panie Bolesławie, mówi do mnie, dziecisz tu daleko? Chodźmy do tych nieborządów. Około żelaznej bramy przecinamy po raz drugi aleję główną i wchodzimy na plac. Zawalony gromadą żyjących ciał ludzkich. Dzieci i ich niańki, rozmieszczone jak śledzie w beczce, siedzą, leżą, śpią, płaczą, szyją, rozmawiają słowem, robią wszystko, co komu na myśl przyjdzie. O rany Chrystusa, woła mama. Jak to, więc na tym placu bez trawy, w tym kurzu, w tej ciasnocie, bawią się dzieci tutejsze? O Boże, Boże, to u nas na wsi cielętą lepiej. Patajże, panie Bolesławie, jakie to małe dziecko wina. Pewnie mu się jeszcze ząbki nie wyrzynają, a ono już tu. Nianiu, nianiu, zwraca się do jednej z piastunek. A czego to dziecko tak płacze? Albo, proszę pani, już mleka nie ma w butelce, więc nie ma co czczać. A ona butelkę się? A gdzie mama? Pani ży, panem szą w ogrodzie, ale panna szama nie karmi. Poważna moja przyjaciółka machnęła gniewną ręką i poszliśmy dalej. Czy to bożnica, proszę pana? Pyta mnie uśmiechnięty Władzio, wskazując ogromny, elegancki budynek w guście szwajcarsko-chińskim. To letni teatr, panie. Aha, a tenże budynek murowany na górze to jakby maszynka do gotowania kawy. To rezerwuar wodny. A, ten parób, co takiego? Sadzawka. Sadzawka bez wody. Hihi, a tenże chłopiec z gęsią? Fontanna. A, to proszę pana, woda idzie przez tego chłopca czy przez gęś? Przez gęś. A to korytko nad sadzawką? Strumyk dla ptaków. A to ptaki w Warszawie znaczy błoto jedzą? Tylko piją. A, w tej chwili napatacza się znów jakiś chłopczyk z gołymi nogami po szkocku. Która godzina, proszę pana? Kwadrans nad czwartą. Mamo, zajdźmy na te lody, prosi panna Zofia. A, zajdźmy. Widzi nas pan, panie Bolesławie, odpowiada bardzo zachmurzona mama. Jeszcze raz przecinamy aleję główną, pani zatyka nos, panna rumieni się, kawaler otwiera gębę. Franie czepia się za rękę matki, a Bibi plącze się między nogami swego kornaka, który woła. Panie, panie. Kilku panów ogląda się, ja jestem burzowy. Panie, powtarza posiadacz aksamitnej dżokejki. To tu w Warszawie i drzewa blachą łatają? Na co to tak? Ponieważ nie wiem, na co to tak, więc milczę i uważam, że tylko białe zęby mego interlokutora na osobach zajmujących ławki robią nie mniejszy efekt niż jego ciemnozielony rękawiczek i szpagatu, na którym ciągnie Bibi. Proszę pana, co to za figura? Pytanie śmiało panna Zofia, wskazując zarówno cierpiący na brak podpisu, jak i niedostatek garderoby. Zosiu, nie bacz tam, upomina ją mama, bo to nieprzyzwoicie. Zosia płonie. Bibi szczeka, a cała nasza karawana zbliża się do cukierni, do której wchodzimy nareszcie i zajmujemy stolik pod werandą. Co państwo każą? Pyta markier, wyglądający z pozoru na człowieka, który lepiej się zna ze słodyczami niż z mydłem. Ja proszę o lody, dysponuje mama. I ja o lody, powtarza córka. To i ja o lody, konkluduje Władzio. A ty, panie Bolesławie, proszę o czarną kawę. A dla Frania ciasteczko, decyduje jej mość. Markier znika i po pewnym czasie zjawia się z tacą pełnych żądanych efektów. Ach, jakie małe porcje lodów, dziwi się mama. Może państwo będą łaskawie zapłacić zara. Co to znaczy?
Alboż my uciekamy? Ja tego nie mówię, ale niektóre goście są takie, że wychodzą i nie płacą, wyjaśnia egzekutor. Czuję, że jestem taki pąsowy jak panna Zofia i jej mama, która nie odciągając się dłużej, wydobywa woreczek i pyta, co się należy. 3 porcje lodów, rachuje marker, 45 kopiejek, takie małe porcje po 15 kopiejek? Ja nic na to nie poradzę. Filiżanka kawy 7,5 kopiejek, na Nowym Świecie 5 kopiejek, przerywa dama. Ja nic na to nie poradzę. Miasteczko 5 kopiejek, gdzie indziej lepsze kosztuje 3. Razem 57,5 kopiejek, sumuje marker. W ten czas wycelowano na nas wszystkie szkiełka. W powietrzu poczynają krzyżować się uwagi. Deona, mówi jeden. Facet w dżokiejce jest pyszny, wygląda na Forysia. Gąska, niczego sobie, choć anachronicznie ubrana. Słuchając tych uwag, towarzystwo moje kręci się. Ja jestem fioletowy i nawet Franio ma minę przestraszonego. Tylko oszczerzona Bibi zachowuje się obojętnie i robi przez ten czas znajomość z czekoladowym angielskim harcikiem. Wreszcie ruszamy. Gąska kapitalna, żegnają nas eleganci. Wyjdźmy już, mamo, z ogrodu, mówi ze łzami w oczach panna Zofia. A, upadam do nóg za ten wasz ogród saski, irytuje się mama. Już mnie tu drugi raz nie zobaczycie. Wolę ja swój sadwka. Moje nowe rękawiczki za 75 kopiejek pękły. Wzdycha Władzio i zapewnie skutkiem zmartwienia przy samym wyjściu przydeptuje i obrywa kciowy ogon jakiejś damie. Puh, o tom się skąpał, myślę i postanawiam odtąd nigdy nie akompaniować na spacerach antypodom, którym nie podoba się ogród saski. Nam jednak, bądź rodowitym, bądź naturalizowanym warszawiakom, wystarcza ta klatka bez dachu. Mamy w niej co prawda zakurzone i połatane, lecz zawsze dość zielone drzewa. Mamy klomby, wprawdzie niekoniecznie czyste, ale wygodne do naszych wyobrażeń, o porządku nieźle zastosowane. Nie brak też miejsc z miejscami kwiatów różnobarwnych i trawników płowych, a przypominających nieogoloną dziadowską brodę. A ile tam alei kasztanami wyszcadzanych, ile gracowanych ulic, jaki obszar. Wprawdzie na szerokość ogród nasz nie ma więcej niż około 360 pensjonarskich kroków, lecz za to długi jest na 600 przeszło kroków tragicznych, takich jakimi prowincjonalni artyści posługują się dla wywołania najwyższego efektu. Oprócz budynków, nie mających wielkiego związku z galeriami sztuk pięknych, oprócz cukierni i mleczarni, posiadamy w tym lubym zakątku namiot owocowy, pyszną altankę wód gazowych i resztkę loteryjnych szałasów. Wymowne świadectwo naszych filantropijnych uczuć. Szkoda jednak, żeśmy się już pozbyli szczelnicy i jeszcze nie doczekali choćby skromnej bawaryjki. Szkoda również, że nad planem głównego wodotrysku pracowała jakaś gospodarska fantazja. Jak na największą ozdobę takiego ogrodu nie dość było ustawić na ziemię dużą balię, w niej ogromną miskę, tej kolosalną podstawkę do nawcianej lampy, a na wierzchu imponujących rozmiarów spodek. Jeżeli Warszawę w braku popiołów i lawy piasek kiedy zasypie, wątpimy, aby odległa potomność dawała sobie dużo trudu nad odgrzebywaniem tego dzieła najnowszej sztuki. Około 10 z rana, gdy ucichnie już muzyka w zakładzie wód mineralnych i opadnie kurz, wznieciony bajecznie długimi miotłami stróżów, wówczas do ogrodu schodzą się emeryci, niańki i bony z dziećmi, tudzież kilkunastu próżniaków, lubiących czytywać książki na otwartym powietrzu. Tajemna nić sympatii pociąga dzieci ku emerytom, próżniaków ku romansowym bonom, a wtedy dziwne widowisko przedstawia się oczom obserwatora. Poczciwe sześcionożne ławki z gwałtownie w tył wyciągniętymi poręczami przybierają wówczas wygląd huśtawek, których na jednym końcu siedzi bona z haftem lub książką, na drugim próżniak z książką lub papierosem. Na pozór między tymi osobami nie ma najmniejszego związku, oboje bowiem siedzą do siebie tyłem. Przechodzący jednak w znacznej odległości od tych par dziwnych, a obdarzeni ostrym słuchem, łatwo przekonać się mogą, że odległość ławki nie przeszkadza rozmowie i że figlarny amor umie kaleczyć serca, nawet plecami do siebie odwrócone. Im wyżej na sklepieniu niebieskim podnosi się słońce, tym bardziej zbliżają do siebie nasi samotnicy. A gdy w południe kompas zgromadza ludzi poważnych dla uregulowania zegarków, wówczas kliwą parę oddziela już co najwyżej pół ław. Wtedy zwykle do rozmarzonych dwójek zbiega się krzykliwa tłuszcza dzieci, wołając jeść, bo one odchodzą, a szczęśliwi, zdobywcy ich serc,
Schyleni na poręczach ławek zapadają w drzemkę, która niekiedy usiłuje zastąpić im obiad. Południe minęło już od kilku godzin, w ogrodzie kipi śmietanka towarzyska. Uśmiechnięte, promieniujące, szeleszczące, pobite we wszystkie barwy nieba i ziemię, królowe stworzenia w obłokach tkanin spłynęły do alei głównej. Wobec szczebiotu ich ptaki milkną i przestaje dyszeć wiatr, zabłąkany między liść. Burzliwa fala chodzących, wciśnięta między żywe brzegi widzów, dzieli na prądy, nieustannie zmieniając kierunek i miejsce. W tej chwili wszystkie płyną w jedną stronę, w następnej dwa w prawo, trzy w lewo, dalej jedna w prawo i jedna w lewo. Czasami na mgnienie oka fale nikną, aby natychmiast powrócić, zetrzeć się i znowu zmącić. Olśniony błyskawicami spojrzeń, odurzony tysiącem oddechów, ogłuszony kaskadą słów, wstrząśnięty huraganem dziwnych uczuć, cofasz się w tył i dostrzegasz gromadkę gadatliwych dwunogów, nie wiadomo dlaczego wałęsających się wśród gęstych tumanów kurzu. O życie, czymżeż ty jesteś złudzeń? Już noc zapadła. W teatrze letnim grają operę, a tłum bezpłatnych wielbicieli, piękna, zaklętego w dźwięki, snuje się około fatalnych sztachetek. Jakiś namiętny meloman, wbity między dwa drzewa, surowe wejrzenia ciska na mnie, który szelestem nóg podważyłem, się przypomnieć mu cały niesmak miejsc gratisowych. Nie przeszkadzam, lecz i nie zazdrosz. Tego punktu słuchany, tenor przypomina nawoływania rozwożących węgle, sopran pazmy, a bas pastwisko. Lecz otóż znowu aleja główna, przechodniów niewielu, a ławki prawie puste. Siadam na jednej, aby posłuchać szeptów. Nie byłaś wczoraj. Nie mogłam. Unikasz mnie, gniewasz się. Nie. Pozwól mi rączkę, wszak mnie kochasz, nie kochasz? No powiedz, czy kochasz. Nie, nie wiem. O, kochasz, puść mi pan rękę. Nie puszczę. Puść, pomyśl tylko, co z tego będzie. Głos z daleka. Mamo, mamo, gdzie mama? Ja tu, Maniu, chodź, chodź. Idźmy stąd, zostańcie w pokoju szczęśliwi. Dusze wasze zbyt zajęte w tej chwili, abyście mogli pojąć zło wrogą przepowiednię, która pada na was z ust dziecka. Jak cicho, tylko młody ptak krzecze w gęstwinie. Dlaczegoż tu ja nie miałbym dzielić spojrzeń moich między gwiazdy jasne i kochające? Widzę jakieś światła, tu błyszczącą lampę altanki z wodą sodową, tam zapałka. Co mnie wreszcie obchodzą zapałki, woda sodowa i wszystkie wynalazki, kiedy dookoła noc, a nad głową niebo i drzewa szumiące. Niby znam te miejsca, a nie znam. Zdaje się, żem zabłądził i robi mi się przyjemność. Obecnie doczekałam się takiej chwili, w której zachwyca nas osławione pielenie ptaków i rozrzewnia dyskredytowany księżyc. Osławione kwilenie ptaków i rozrzewnia zdyskredytowany księżyc. Jaki nawał uczuć? Zdaje się, że wyśpiewałbym całą duszą moją, która przecież jest inna aniżeli u innych ludzi, ale...